No witam was moi drodzy serdecznie. Kręcę ten filmik dla mojej klasy 5A, którą uczę angielskiego i poprosili mnie, żebym zrobiła coś takiego, bo jakoś im tam sprawdzian nie za dobrze poszedł i powiedzieli, że to jest trudne. No więc dla nich to kręcę, może sobie ktoś po tym poprawi i nauczy się tego. Więc temat tego filmiku to widzicie, to jest rozkład liczby na czynniki pierwsze. Żeby to zrobić to słuchajcie, zaczniemy od tego, że liczby, można nazywać niektóre liczby, że jedne liczby to są liczby. Ja wam napiszę tutaj pierwsze. Tak, jedne to są liczby pierwsze, a inne liczby to są liczby złożone. Pamiętacie to? I teraz, które są które? Od czego to zależy? Słuchajcie, te liczby pierwsze to są takie liczby, które dzielą się tylko przez jeden i przez samą siebie. Przez jeden to się wszystkie liczby dzielą, prawda? Nawet milion czy ileś tam milionów też się dzieli przez jeden i wychodzi zawsze ta sama liczba. Ale liczby pierwsze to są takie, które się oczywiście dzielą przez jeden, tak jak wszystkie, ale nie mają żadnych innych dzielników, czyli dzielą się tylko przez samą siebie. I wypiszmy sobie konkrety, jakie to są liczby, bo te liczby. Najlepiej znać. No na pewno taką liczbą jest nasze 2. Dlaczego? Bo 2 się dzieli tylko przez 1, no i tylko przez samą siebie, czyli tylko przez 2. Prawda? 2 dzielimy tylko przez 1 i tylko 2 się dzieli przez 2. Następną taką liczbą jest 3. 3 też się dzieli oczywiście tylko przez 1, ale się dzieli tylko przez 3. Czy następną będzie 4? No nie, bo 4 dzieli się już przez 2. Prawda? Czyli 4 możemy powiedzieć, że jest liczbą złożoną. No i popatrzcie, jak nam ta liczba fajnie zaraz skoczyła. Co to są liczby złożone? To będą takie, które dzielą się oczywiście przez 1, bo to się każda liczba dzieli przez 1. Dzieli się też przez samą siebie, tak? Bo wszystkie liczby się dzielą tylko przez samą siebie, ale mają jeszcze inne dzielniki, to znaczy, że ta liczba się jeszcze przez coś innego dzieli. I 4 się dzieli przez dwa. Czyli nie może być liczbą pierwszą, więc daliśmy ją tutaj, że jest liczbą złożoną. No to po czwórce mamy co? Piątkę. To myślcie, czy 5 dzieli się oczywiście przez 1, dzieli się przez 5 przez samą siebie? No i chyba już nie ma żadnego dzielnika. Oczywiście jeszcze nie powiedziałam, że te dzielniki. To są oczywiście liczby, przez które się ta liczba dzieli, ale musi wyjść nam całkowita liczba, żadnych tam zresztą, resztą, dobra? Czyli nie może się nic dzielić, żeby nam coś wyszło z resztą. No dobrze, czyli mamy piątkę i czy piątka się dzieli przez jeden? Wiadomo, przez pięć i nie dzieli się, bo przez dwa na przykład byśmy podzielili, to by wyszło dwa i reszty jeden, a tu nie może być reszty. Dobrze? No to co mamy po piątce? Jest szóstka. No czy szóstka się dzieli oczywiście przez 1 przez sześć, ale chyba się szóstka dzieli jeszcze przez dwa i przez trzy. Czyli nie może być liczbą pierwszą, to jaką będzie? No złożoną, czyli mamy drugą złożoną. Następna w kolejności jest 7 To myśmy, siedem się dzieli oczywiście przez jeden, przez siedem, ale czy przez coś jeszcze? No nie, bo by wyszło zresztą, nie? No to macie, że 7 to też jest liczba pierwsza. Co jest po 7? 8. No ale chyba już wiemy z tabliczki mnożenia, że 8 się na pewno dzieli przez 4. No i przez 2, nie? Bo 8 podzielone przez 4 jest 2, i 8 podzielone przez 2 jest 4. No to jest złożoną, nie może być pierwszą. Następną jest 9. Przez to się dzieli 9. No, na pewno się dzieli przez 1, przez 9, ale też przez 3, prawda? To nie jest pierwszą. Wpisujemy ją do złożonej. No i teraz mamy po 9 dziesiątkę. 10 się dzieli na pewno jeszcze przez 2 i przez 5, więc jest złożone. Co mamy dalej po 11kę. Czy jedenastka się dzieli przez coś? Tylko przez 1, jeden, 11. O, no to będzie naszą liczbą pierwszą. 12 będzie jaką? No, zgadujcie. Kto powiedział, że złożoną, to dobrze. Dlaczego? Bo 12 siedzieli i przez 2, i przez 3, i przez 4, i przez 6. No i oczywiście przez 1 i 12, bo każda liczba siedzieli przez 1 i przez samą siebie. Jeszcze raz Wam to przypominam. Dobrze, co mamy po 12? 13. Zgadujcie, gdzie wpiszemy. I kto powiedział, że tutaj, to dobrze, to jest liczba pierwsza, bo 13 siedzieli tylko przez 1 i przez 13. 14 będzie gdzie? Kto powiedział, że tu? To dobrze, bo się dzieli przez 2 i przez 7. Potem mamy piętnastkę, gdzie byście dali? Tutaj, dobrze, bo się dzieli przez 3 i przez 5. Potem 16, myście. 16, dobra, bo to się dzieli przez 2, prawda? Na pewno. Wystarczy, że, że znajdziemy jedną liczbę, przez którą się podzieli 16, to już dalej nie musimy sprawdzać. Wiemy, że to na pewno jest liczba złożona. Co z 17 myślcie? O, kto powiedział, że jest liczbą pierwszą, to dobrze, bo 17 się tylko dzieli przez 1 i przez 17. A co z osiemnastką? No, oczywiście, że złożona, bo się dzieli na pewno przez 2, jeszcze przez 9, prawda? Przez 6, no, mam mnóstwo tych dzielników. Odpada. Na no, co po osiemnastce jest dziewiętnastka. Czy się przez coś dzieli? Zgadujcie, gdzie mamy. Kto powiedział, że tu? To dobrze, bo dziewiętnaście się tylko dzieli przez 1 i dziewiętnaście. No i słuchajcie, i tak dalej, i tak dalej. Ja z moją klasą. Jak zawsze mam tą lekcję, to sobie tak wypisujemy, kto więcej znajdzie, jest taka ciekawostka. W ogóle są komputery, już takie złożone, które to liczą i wymyślają te liczby pierwsze, ale nam to dzisiaj nie jest do niczego potrzebne, tyle nam wystarczy. Czyli tu zrobimy sobie kropeczki, że tych liczb jest dużo więcej i tutaj też jest ich dużo więcej. Po co one nam są potrzebne przy tym rozkładzie liczby na czynniki pierwsze, bo my mamy taki temat lekcji, prawda? No więc dla, już mówię, dlaczego żeśmy to szukali, te liczby pierwsze i złożone. Jeżeli chcemy sobie rozłożyć jakąś liczbę, a weźmy sobie najprostszą 10, na czynniki pierwsze. Słuchajcie, czynniki to nam się to kojarzy z mnożeniem, dobrze? Czynniki to mnożenie. No, ale już wiem, dlaczego to dla Was jest trudne, bo zanim przejdziemy do tego mnożenia, to najpierw trzeba coś podzielić. I to, pamiętacie, z lekcji robiło się taką kreskę pionową, tak? I najpierw głowa myśli, czy ta dziesiątka się przez coś dzieli. I widzicie, zasada jest taka, że szukamy najpierw, w tych liczbach pierwszych. Czy ona się dzieli przez kolejne znalezione przez nas liczby pierwsze? Zawsze zaczynamy od dwójki. To jest ważne. No, od jedynki, dlaczego nie? No, bo mówiłam Wam, że każda liczba się dzieli przez jeden, więc jedynka odpada. Nie będziemy jej brać na razie pod uwagę. Czyli zaczynamy zawsze od dwójki i zastanawiamy się, czy 10 się dzieli przez dwa. Mówicie, że tak i bardzo dobrze. To piszemy, przez co się to dzieli, czyli te dziesięć dzieli się przez dwa, to piszemy po prawej stronie, a co nam wyjdzie z tego dzielenia, to wpisujemy po lewej. No to dzielcie dziesięć podzielone przez dwa jest 5. No i słuchajcie, ja już wiem, dlaczego są kłopoty na tym sprawdzianie, bo nie wszyscy umią tabliczkę mnożenia, prawda? Jak ktoś nie umie tabliczki mnożenia, to i nie umie tabliczki dzielenia. Więc warto zacząć zawsze od tego, żeby sprawdzić, czy umiesz tabliczkę mnożenia. Bo jak umiesz mnożenie, to i umiesz dzielenie. Czyli 10 podzielone przez 2 jest 5. No dobra, i teraz zaczynamy wszystko od nowa, moi drodzy. Najpierw sprawdzamy, czy piątka się dzieli przez 2. No ale się nie dzieli. Czy piątka się dzieli przez 3? Nie dzieli się przez 3. Piątka się na pewno podzieli przez 5, bo ona jest liczbą pierwszą. Czyli wiedzieliśmy już, prawda, że ona się na pewno przez nic innego nie podzieli, tylko przez jeden, przez samą siebie. Jedynkę, mówiłam Wam, yy, zostawiamy, bo wszystkie liczby się dzielą przez jeden. Czyli piszemy, że 5 dzieli się przez 5. A ile wychodzi? No wychodzi właśnie jeden, nie? 5 podzielone przez 5 wychodzi 1. I dlaczego się to nazywa, że to jest rozkład liczby na czynniki pierwsze? Bo jeżeli teraz sobie weźmiemy to po prawej stronie, to co nam tutaj wyszło, to możemy sobie to pomnożyć, czyli stąd mamy czynniki, bo te liczby, które mnożymy, nazywają się czynniki. I wyliczcie, ile jest 2 razy 5. Mówicie 10, no i dobrze mówicie. I widzicie, że to jest prawda. Rozkładaliśmy 10 na czynniki, czyli na liczby, które można pomnożyć. Tak? I wyszło nam nasze 10. Wyszło. Dobrze? Róbmy od razu szybko drugi przykład, bo najlepiej się uczyć na przykładach. No to, o, przepraszam, się przykleiło. No to, słuchajcie, weźmy sobie jakąś nam inną liczbę. Jaka. No, może 40, tak myślę, żeby była jakaś ciekawa. Weźmy na razie 40, bo ona nie jest trudna, jest dosyć łatwa. Potem zrobimy te ciekawsze i zobaczymy, czy już wiecie, na czym to polega. Czyli zaczynamy najpierw dzielenie. Dobrze? I zastanawiamy się, czy 40 się dzieli przez ile. Kto pamięta? Najpierw zaczynamy od tej pierwszej liczby pierwszej, a na samym początku mamy liczbę 2. Zawsze zaczynamy od niej. Dobrze? Czyli sprawdzamy, czy 40 się dzieli przez 2. No ale oczywiście, że się dzieli, bo jeżeli liczby mają na końcu 0, 2, 4, 6 albo 8, to nazywamy je wtedy parzystymi i się na pewno dzielą przez 2. To znacie już z cech podzielności. Mam nadzieję, tak? Czyli dzielimy przez 2, 40 podzielone przez 2 to jest ile? No chyba 20, nie? To wynik piszemy po lewej stronie, dobrze, i zaczynamy zabawę od nowa. Co to znaczy od nowa? Znowu tą liczbę tu napisaną zastanawiamy się, czy ona się podzieli przez ile. Pamiętacie, zaczynamy zawsze od dwójki. To myślmy, czy 20 się podzieli przez 2? No znowu ma 0 na końcu, to się na pewno podzieli. No to wiemy, że się podzieli. To dzielmy. 20 podzielone przez 2 wychodzi ile? 10 mówicie. Dobrze, to piszemy dziesiątkę i zaczynamy zabawę od nowa, czyli sprawdzamy, czy ta dziesiątka dzieli się przez ile. Od, zaczynamy od dwójki. Czy dziesiątka się dzieli przez 2? Dzieli się, mówicie, i dobrze. To piszemy, że się dzieli przez 2, i ile jest 10 podzielone przez 2? 5. Dobra, kto tak myślał, to dobrze powiedział. No i znowu zabawa od nowa. Czy 5 dzieli się przez 2? Mówicie, że nie. Czy 5 dzieli się przez 3? Sprawdzamy kolejną. No nie. Już wiemy, że 5 się tylko podzieli przez 5, bo 5 Sama jest liczbą pierwszą, tak? Czyli piszemy tutaj znowu tą piątkę, 5 można podzielić przez 5 i ile wychodzi? 1. I co teraz robimy? Te liczby po tej stronie, tak? No, zobaczmy, czy jak je pomnożymy, czyli bierzemy dwa, razy i jeszcze jedno dwa, jeszcze jedno dwa, raz dwa, trzy, takie dwójki. I jeszcze musimy pomnożyć razy 5, czy to nam wyjdzie 40? No to liczcie ze mną. 2 razy 2 jest 4. 4 razy 2 jest 8. 8 razy 5 jest? No, kto powiedział 40? Brawo! I wyszło nam. Czyli to są czynniki, tak? Te czynniki. To są liczby, które się mnoży i wychodzi nam iloczyn, to jest wynik z mnożenia. I tym iloczynem u nas jest to 40. Było na początku, było. Dobrze, no to żeśmy rozłożyli. No ale że treniech czyni mistrza, to zróbmy sobie jeszcze coś innego. Weźmy sobie tutaj liczbę 36, dobrze? No i mamy ją rozkładać na czynniki pierwsze. No to pamiętacie, od czego zaczynamy? Zawsze sprawdzamy, czy ta liczba 36 dzieli się najpierw przez ile? Najpierw przez 2. Tak? Przez najmniejszą liczbę pierwszą. Czy 36 się dzieli przez 2? Oczywiście, bo ma 6 na końcu, jest liczbą parzystą. Parzyste to są takie, które się dzielą przez 2, a przez 2 się dzielą te, które mają na końcu 0, 2, 4, 6 i 8. Ta się na pewno dzieli przez 2. To tą dwójkę piszemy tutaj. Tu piszemy zawsze tą liczbę, przez którą się ta dzieli. Tą pierwszą. 36 podzielone przez 2 to jest ile mówicie? No, tutaj trzeba policzyć, pokombinować. Myście kto powiedział 18, to dobrze powiedział, bo 18 razy 2 to jest 36. Dobrze. I zabawa od nowa. 18 sprawdzamy, czy się dzieli przez ile? Przez dwa. Kto powiedział przez dwa, to dobrze. No, ktoś powie, przez Panią, ale 18 się też dzieli przez trzy. Mm. Bardzo dobrze, że to wiecie i się jeszcze też dzieli może jeszcze przez coś innego. Ale od czego zaczynamy, słuchajcie? Zawsze od tej najmniejszej, dobrze? O tym trzeba pamiętać, że zaczynamy zawsze od pierwszej liczby pierwszej, którą jest nasze dwa, czyli 18 podzielone przez dwa. Najpierw dzielimy to przez dwa. I ile to wychodzi, z tabliczki mnożenia, wiecie? 18 podzielone przez 2 to chyba jest 9, nie? I znowu od nowa. Czy 9 się dzieli przez ile? Przez 2. Najpierw zaczynamy od 2. No ale bez reszty się to nie podzieli, prawda? To sprawdzamy następną. Czy 9 się dzieli przez 3? O, mówicie, że się podzieli? Dobrze mówicie. To wpisujemy tutaj tą trójkę, no i sobie dzielimy. 9 podzielone przez 3 jest 3. Kto tak powiedział, to dobrze. Zna tabliczkę mnożenia i dzielenia. No i wyszła trójka i znowu od nowa no 3 wiemy, że się nie podzieli przez 2. To sprawdzamy następną. No i oczywiście, że wiemy, że 3 się dzieli tylko przez samą siebie, bo jest liczbą pierwszą, prawda? No to dzielmy 3 podzielone przez 3 jest 1. Tak? Dobra. No i jak to z tym rozkładem? Co teraz robimy z tymi wszystkimi liczbami tutaj? No mnożymy je, prawda? Czyli musi być tak. 2 razy 2. Tak. Znowu razy ile. 3 razy 3. Dobrze. I ile to musi wyjść? Powinno wyjść 36. No sprawdźmy. 2 razy 2 jest 4. 4 razy 3 jest 12 i czy 12 razy 3 jest 36? No jest. Dobra, wyszło nam. Słuchajcie, a wyższy taki stopień matematyki, kto jest bardzo dobry z matmy i chciałby wiedzieć więcej, to jeszcze może pani na lekcji mówiła że jeżeli się coś mnoży tą samą liczbę razy tą samą, to jeszcze to można zamienić na potęgowanie. Czyli ja bym to jeszcze mogła powiedzieć, że to jest 2 do potęgi drugiej, bo mamy tylko dwie dwójeczki, razy i tu też mamy dwie trójeczki, czyli byłoby to 3 do potęgi drugiej. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś ma w ogóle z tym kłopoty, ja myślę, że jak już tak tego nie napiszę. To nie będzie problemu. Ważne, że to zrobicie tak. Dobrze? Jak to tak zrobicie, to super. A to z czasem w klasie szóstej, i tak dalej, będziecie trenować, to to też Wam do głowy trafi. Dobra, No, ale zróbmy jeszcze inny przykład. Trening czyni mistrza i zróbcie sobie tak, że możecie sobie zapisać ten przykład ze mną. Dobrze, zatrzymać mój filmik, spróbować samemu policzyć i zobaczyć, czy zrobiliście to dobrze. Dobra, no to kto chce, to robi stop. Tak, i kto włączył z powrotem, to sprawdzamy. Czyli 50 musimy najpierw sprawdzić, czy się dzieli przez 2, tak? Na drugiej stronie były te liczby pierwsze, pamiętacie? 2, 3, 5, 7, tak? Potem dobra, 11. Czyli najpierw sprawdzamy, czy się dzieli przez 2. Ma 0 na końcu, to się dzieli przez 2. No to liczmy. 50 podzielone przez 2 jest 25. Dobrze. I znowu od nowa. Czy 25 się dzieli przez 2? Nie dzieli się bez reszty, odpada. Czy 25 się dzieli przez 3? No, bez reszty się też nie dzieli. To trzeba znać tabliczkę mnożenia. Czy 25 się dzieli przez Następną pierwszą, pamiętacie, nie była to piąteczka, dalej widzicie 2, 3, 5, potem 7, 11, 13. Na pewno 2, 3, 5, 7. Warto znać po kolei te liczby pierwsze. Czyli 25 się przez 2 nie dzieli, przez 3 nie, no to przez 5. Mówicie, że się dzieli i dobrze mówicie. 25 się dzieli przez 5. A ile to jest? No 5. Dobra, kto wiedział, to świetnie. I zabawa od nowa. Czy piątka się dzieli przez dwa? Bez reszty się nie dzieli. Czy piątka się dzieli przez 3. Nie dzieli się bez reszty. Czy piątka się dzieli przez pięć? Oczywiście, bo piątka sama jest liczbą pierwszą. I ile jest pięć podzielone przez pięć? No jeden. Dobra. No i co robimy teraz z tymi liczbami? Pamiętacie? Zamieniamy na mnożenie na te czynniki, tak? Czyli mamy dwa razy. 5 i jeszcze razy 5 i powinno nam ile wyjść? 50. Sprawdzamy. 2 razy 5 jest 10, a 10 razy 5 no jest 50. Dobra, wyszło nam świetnie. To teraz sobie słuchajcie, zróbmy taki przykład. 44. Kto chce, Trenuje, czyli stop filmik, róbcie sami, i zobaczcie, czy wyszło. No i sprawdzajmy. Zaczynamy, czy 44 się dzieli przez 2. No, ma 4 na końcu, na pewno się podzieli. 44 przez 2 to jest 22. Czy 22 się dzieli przez 2? Ma 2 na końcu, na pewno się dzieli przez 2. Dobrze. No i 22 podzielone przez 2 to jest 11. I sprawdzamy dalej. Czy 11 się dzieli przez 2? Nie dzieli się bez reszty. Czy przez 3? Nie dzieli się bez reszty. No potem następną pierwszą jest pięć. Czy 11 się dzieli przez pięć? No bez reszty, też nie. No a następną jest siedem. Czy jedenaście się dzieli przez 7? Też nie. A kolejną po siódemce, słuchajcie, jest jedenastka. Sprawdźmy to tutaj. Widzicie, po siódemce następną jest jedenastka, czyli ta nasza liczba, ona jest liczbą pierwszą, to ona się na pewno dzieli przez samą siebie, prawda? Czyli 11 się dzieli przez 11, no i zawsze wychodzi 1, jak dzielimy coś o liczbę, jak dzielimy przez samą siebie, to wychodzi nam 1. No i rozkład. Jak wychodzi 1, to wiecie, że już koniec, prawda? 1 się dzieli tylko przez 1 i nikt już jej nie potrzebuje, żeby dalej dzielić. No to zamieniamy na mnożenie. 2 razy 2 i razy 11 i liczmy. 2 razy 2 jest 4. 4 razy 11 wyszło nam 44. Wyszło. Dobrze, kto zrobił sam? No to się cieszy. Super. To teraz słuchajcie, jeszcze mam taką fajną liczbę. 52. No to róbcie to szybciutko sami. Dobrze? Przyspieszamy. Kto zrobił sam, no to włącza i sprawdza, czy 52 się dzieli przez dwa? Tak, bo dwa było na końcu, na pewno się dzieli. Ale ile jest 52 na dwa? O, to już było ciężkie liczenie. Kto wyliczył, że to jest 26? No mamy 20 plus 20, 40, 6 plus 6, 12, razem mamy 52. To był mistrz. Dobrze. Czy 26 się dzieli przez 2? Oczywiście ma 6 na końcu, to się musi dzielić przez 2. Dobrze. Ile jest 26 podzielone przez 2? No, kto wie? Powinno wyjść 13. Dobrze. No, i 13 słuchajcie, czy 13 się dzieli przez 2? Nie, przez 3 też nie. Następną pierwszą jest 5, też nie. Czy przez 7? No nie, musiałoby być 14, żeby 7, nie? No to czy przez 11? Też nie. No tylko przez 13, bo to też jest liczba pierwsza. Sprawdźmy, było to tutaj. O, widzicie, była trzynastka, to też jest liczba pierwsza. No to ona się tylko dzieli przez samą siebie i przez jeden. No i trzynaście przez trzynaście wychodzi jeden. Dobra, sprawdzamy te czynniki. Czyli dwa razy dwa i razy trzynaście. O, jakie tutaj liczenie, słuchajcie. Dwa razy dwa jest cztery. I czy cztery razy trzynaście to jest pięćdziesiąt dwa? No kto nie umie sobie może pisanie pomnożyć, nie? Trzynaście razy cztery. Cztery razy 3 jest 12 i 1 dalej, tak? I 4 razy 1 jest 4 plus 1 jest 52 jest. Kto to umiał w głowie, fajnie, ale pamiętajcie, że można zawsze się wspomóc mnożeniem pisemnym. Kto zrobił dobrze, to pamiętajcie, co malujemy? Buźka jaka? Uśmiechnięta. A kto by jeszcze nie umiał, no to może jeszcze jeden przykład zróbmy. Sprawdźmy. To chce, to też się jeszcze sprawdza. Ostatni przykład z Wami zrobię. Taka liczba 42. No to działamy. Tak, róbcie sami i sprawdzajcie, czy Wam wyszło. 42 sprawdzamy, czy się dzieli najpierw przez 2. Oczywiście, że się dzieli, bo ma 2 na końcu. To się musi podzielić. Ile jest 42 podzielone przez 2? No chyba 21. Dobrze. I zabawa od nowa. Czy 21 się dzieli przez 2? Nie dzieli się, bo by reszta wyszła. No to dalej. Czy 21 się dzieli przez 3? No i tu z tabliczki mnożenia, tak, powinniśmy wiedzieć, że się dzieli przez 3. I ile jest 21 przez 3? 7. Kto to wiedział, to super. I zaczynamy od nowa. Czy 7 się dzieli przez 2? No nie. Czy 7 się dzieli przez 3? Też nie. Czy siedem się dzieli przez 5? Nie. Siedem się oczywiście podzieli tylko przez 7, bo to też jest liczba jaka? Pierwsza, czyli ona się dzieli tylko przez 1 i przez samą siebie. I jak liczbę dzielimy przez samą siebie, wychodzi zawsze 1. Kto zrobił dobrze? To super. Buźki uśmiechnięte namalowane? Mam nadzieję. A kto to fajnie rozłożył na czynniki, czyli napisał, że co? 2 razy 3 i razy 7, tak? Powinno być 42. 2 razy 3 jest 6 i 6 razy 7. Ciężka tabliczka mnożenia, ale wychodzi 42. Kto to zrobił, to super. Kto jeszcze nie potrafi, to słuchajcie, robi stop. Ogląda wszystko od nowa, choćby i 5 razy. Ja zawsze Wam mówię, trening czyni mistrza. Czasami trzeba więcej razy coś zobaczyć, więcej razy poćwiczyć, żeby umieć. No to życzę Wam owocnej pracy i poprawienia wszystkich sprawdzianów. Do zobaczenia wkrótce.